Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 39. odcinek Zarychty na solo. Dzisiaj kolejna drużyna, Orlando Magic tym razem. Drużyna, która jest w ciągłej przebudowie od momentu odejścia Dwighta Howarda. Nie zanotowała jeszcze ani jednego pozytywnego sezonu od tego czasu i tak naprawdę trudno się nam spodziewać czegokolwiek dobrego także w najbliższych rozgrywkach, przynajmniej jeśli chodzi o postęp całej drużyny, bo prawdopodobnie poszczególni zawodnicy będą grali coraz lepiej. No ale po kolei może. Zacznijmy od tego, co Orlando Magic w to lato zrobili. Mieli wysoki pick w drafcie, który zamienili na Mohameda Bambę, a w drugiej rundzie z kolei wybrali Melvina Fraziera, który spadł do tej drugiej rundy. I w sumie to dobrze dla nich, bo mają szansę naprawdę wziąć dobrego zawodnika w drafcie tak nisko. No ale najpierw zacznijmy od tego wybranego wysoko. Mohamed Bamba to będzie, mam wrażenie, środkowy na lata Orlando Magic. Jest to środkowy nowej generacji, zawodnik, który przede wszystkim biega świetnie, jest bardzo atletyczny, będzie łapał piłki na alejupy, świetnie broni własnej obręczy, jest bardzo dobrym defensorem i tutaj będzie też bardzo ważną rolę spełniał, bo z automatu zapewnia to samo w obronie, co dawał Bismack Biyombo, a na pewno da dużo więcej w ofensywie niż zawodnik oddany do Charlotte Hornets. Także Bamba to był zdecydowanie dobry wybór. Mam nadzieję, że sobie poradzi w NBA na bardzo dobrym poziomie. Chciałbym, żeby się rozwinął też ofensywnie, bo to też będzie zależało od tego, czy będziemy go postrzegali jako zawodnik typu Tysona Chandlera, czy też zawodnik dużo, dużo lepszy. Powiedzmy sobie szczerze, Tyson Chandler był raczej graczem jednowymiarowym. Defensywa w ataku tylko i wyłącznie pick and roll lub dobitki. A Bamba, mam wrażenie, że miałby chęć być kimś więcej i tego mu życzę, bo naprawdę jest to ciekawy zawodnik. Ale myślę, że o nim wiedzieliście dużo, czytaliście dużo, oglądaliście go sporo, no bo wiadomo, wysoki pick w drafcie to od razu też przyciąga dużo większą uwagę. Mi się bardziej podoba drugi wybór w Orlando Magic, czyli wybrany w drugiej rundzie Melvin Frazier. Zawodnik, który swego czasu był prognozowany na gracza do pierwszej rundy draftu i to dość wysoko, natomiast jego podstawowym problemem jest ofensywa. Tak, to jest coś niebywałego w obecnej koszykówce, także mamy zawodnika, który jest świetny w obronie, a gorszy w ataku, zazwyczaj jest na odwrót. No i tutaj mamy gracza, którego w defensywie uczyć raczej czegokolwiek nowego nie trzeba. Go świetnie czyta linię podań, go świetnie broni jeden na jeden swoich rywali. I tutaj już jest bardzo dobry, do tego ma niesamowity zasięg ramion, bo ma 1,98 m wzrostu, a ramiona około 2,15-2,16, więc tym zdecydowanie tutaj wygrywa. No tylko ten atak, tak, no Liga Letnia chociażby pokazała, w której trafił 28% rzutów z gry, 8 chyba na 28 jakoś tak, więc zdecydowanie jest to do poprawy, ale mam wrażenie, że wśród zawodników, nie tylko NBA, ale na całym świecie, łatwiej jest nauczyć kogoś rzucać do kosza niż bronić, bo to gdzieś tam powinno przychodzić już w DNA, bo to jest po prostu zaangażowanie bez piłki, takie niekoniecznie naturalne, niekoniecznie takie oczywiste dla każdego koszykarza, więc to zdecydowanie jest dla niego na plus. A tak jak mówię, rzucać się powinien nauczyć i to nie powinno być dla niego problemem w dłuższej perspektywie. Jeśli chodzi o wymiany, Orlando Magic zrobili dwie. Jedną dosyć dużą, w której odesłali Bismacka Biyombo do Hornets. Oddali też jakieś piki w drafcie, ale nie jakieś bardzo, bardzo istotne. W zamian do nich przyszło dwóch zawodników. Timofey Mozgov, który najpierw z Brooklynu trafił do Charlotte, a później z Charlotte do Orlando. A drugi zawodnik to w ramach tej samej wymiany z Chicago został przejęty Jerian Grant, który będzie rozgrywającym Magic. Mam nadzieję, że pierwszym, ale czy tak rzeczywiście będzie, to się jeszcze oczywiście okaże. No Mozgov to jest oczywiście zapchaj dziura. Zawodnik, który pozwoli szybciej zejść z kontraktu niż Bismack Biyombo i zrobić miejsce w salary cap. Natomiast Grant, mam nadzieję, tak jak przed chwilą powiedziałem, że to będzie rozgrywający Magic, pierwszy rozgrywający, bo w tej chwili jest nim DJ Agustin, a wiadomo, że z DJ Agustinem wiele się nie osiągnie. On tak naprawdę, będąc pierwszym rozgrywajkiem, był tylko raz w drużynie zwycięskiej, to były czasy Chicago Bulls i wtedy doszli do pierwszej rundy playoffs, jeżeli dobrze pamiętam, z nim w składzie, ale nic poza tym nie ugrali, więc mam wrażenie, że tutaj Grant ma swoją szansę, może przejąć pałeczkę pierwszego rozgrywającego i stać się nim
przynajmniej na te rozgrywki w Orlando, bo myślę, że też Magic chcieliby mieć jeszcze lepszego rozgrywającego. No chyba, że Grant się nagle jakoś spektakularnie rozwinie, ale nie do końca w to wierzę. No i druga wymiana to wymiana tak naprawdę symboliczna. Jarrell Martin pozyskany z Memphis Grizzlies w zamian za gotówkę i mało znaczące piki w drafcie. I mało znaczących zawodników, zdaje się, tam poszedł jakiś Dakari Johnson, ktoś tam jeszcze, wybaczcie, nikt specjalnie istotny, więc to nie przykuwało specjalnie mojej uwagi. Natomiast no Martin to może być gdzieś tam wzmocnienie dalsze ławki, nic spektakularnego, zawodnik, który po prostu przyjdzie i będzie łatał dziury, dostawał jakieś tam małe minuty. Na rynku wolnych agentów Magic nie poszaleli. Zrobili to, co było dla nich najważniejsze, czyli przedłużyli kontrakt z Aaronem Gordonem. Nie pozwolili mu odejść, chociaż chętkę na niego mieli ponoć Indiana Pacers. Ale w momencie, gdy swoją opcję wykorzystał Thaddeus Young, to Pacers nie mieli już od razu pieniędzy na Gordona. Z tego, co się mówi, to prawdopodobnie gdyby Young nie zdecydował się na tą opcję, to wtedy Pacers zarzuciliby sieci na Gordona i trochę utrudnili pracę Magic. A Magic podpisali z nim 4-letni kontrakt za 84 miliony dolarów, w pełni gwarantowany, w każdym roku 21 milionów, także są zadowoleni na pewno z tej umowy. No to teraz tylko kwestia tego, żeby Gordon potwierdził swoje umiejętności, tak, i rozwijał je dalej, będąc już najważniejszym zawodnikiem w drużynie. Udało im się też podpisać kontrakt z Isaiah Briscoe'em, zawodnikiem, którego prawdopodobnie nikt z was albo prawie nikt nie zna. Jest to gość, który rok temu nie został wybrany w drafcie. Gość, który spędził ostatni rok w lidze estońskiej i tak jak widać z ligi estońskiej da się wybić do NBA, tylko trzeba być tam wybitnym zawodnikiem. A Isaiah Briscoe chociażby w meczu gwiazd ligi estońskiej rzucił 50 punktów, został MVP. Ale to akurat nie to przykuło uwagę. Jego drużyna, chyba Kalev Tallinn, jeśli dobrze pamiętam, grała w rozgrywkach Ligi VTB, czyli tych nieoficjalnych chyba mistrzostwach Ligi Rosyjskiej, której też są zapraszane drużyny tam z okolicznych krajów, jak Litwa właśnie, jak Estonia, Łotwa. No i w tejże lidze Briscoe błyszczał i to bardzo. Rzucał ponad 18 punktów, 3 zbiórki, 4 asysty. Było to na tyle dobrze, że został wybrany najlepszym graczem do lat 23 Ligi VTB. No i przykuło to uwagę Orlando Magic, którzy podpisali z nim kontrakt. Jest to kontrakt 3-letni, ale gwarantowany jest tylko 500 tysięcy dolarów w pierwszym roku. Kolejne 2 lata są niegwarantowane, więc Briscoe oczywiście cieszy się na pewno, że jest w NBA, że ma te 500 tysięcy gwarantowane na najbliższy rok, ale powalczy zapewnie o coś więcej. Więc to, jeśli chodzi z kolei o kolejny punkt w moim stałym podsumowaniu, czyli graczy, którzy są na ostatnim roku kontraktu, to mamy tutaj kilku. No i zacznijmy od dołu. Cam Birch, który grał w końcówce poprzedniego sezonu dość dużo, myślę, że niezbyt istotny zawodnik. Dalej Wesley Iwundu, niedawno debiutant, gracz, który może zostać wolnym agentem, jeżeli Magic nie skorzystają z opcji zawodnika na 2019-20. Pozyskani dwaj w tegorocznych wymianach, czyli Jerian Grant i Jarrell Martin, są także zawodnikami na ostatnim roku kontraktu i oni na pewno będą wolnymi agentami w najbliższe lato. No i dwaj gracze, którzy mogą spaść z salary cap i zrobić dużo dobrego, czyli pozwolić powalczyć o dobrych wolnych agentów, to są Terence Ross i Nikola Vucevic, łącznie 23 miliony dolarów do zrzucenia z salary cap. I wydaje mi się, że obaj mogą się pożegnać z drużyną po tym roku, no bo Ross po przyjściu z Toronto wcale nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Też długo się leczył, no ale to nie pokazuje się jako zawodnik, który miałby tutaj rzeczywiście zrobić coś wielkiego. A z kolei Vucevic będzie blokował minuty dla Mohameda Bamby, więc tutaj też bym liczył się z tym, że może nawet w trakcie sezonu Vuce zostać wymieniony do jakiejś drużyny, która będzie chciała poszukać sobie wolnych pieniędzy na kolejny lat, albo po prostu będzie szukała zawodnika w typie tego gracza. Więc tak wygląda sytuacja Orlando Magic na najbliższy rok. Jeśli zaś chodzi o rotację,
to tak jak powiedziałem na wstępie, pozycja rozgrywającego będzie dzielona gdzieś między DJ Agustina a Jeriana Granta, a ich zmiennikiem powinien być Isaiah Briscoe. No i ja powiem wam szczerze, bardzo lubię DJ Agustina, polubiłem go bardzo właśnie w czasach gry dla Chicago Bulls, ale mam wrażenie, że jeżeli Magic chcą zrobić krok do przodu, to muszą mu zabrać kierownicę, tak, i dać ją w ręce Granta bądź też Briscoe. I chyba najprędzej w ręce właśnie Granta. Na pozycji numer 2, no a oczywiście Evan Fournier, Francuz, który robi swoje, rzuca niezłe punkty, ale jest graczem jednowymiarowym w obronie. Nic, jest to dla mnie dosyć duża dziura, ale on nie ma zmiennika. Może tam się pojawić trochę Terence Ross, może Wesley Iwundu, więc trochę kiepsko. Na pozycji numer 3 Jonathan Simmons. Mam nadzieję, że tym razem będzie zdrowszy niż w poprzednim sezonie i zagra więcej, a co za tym idzie, będzie w stanie bardziej się pokazać. No a za Simmonsem także Ross, ewentualnie ten wspomniany przeze mnie wybrany w drafcie Melvin Frazier. Wydaje mi się, że na pozycji numer 3 może też występować Jonathan Isaac, którego bym widział jak najwięcej minut w tym sezonie, żeby się rozwijał. Isaac oczywiście może też grać jako zmiennik Arona Gordona na czwórce. No i chciałbym, żeby ten Isaac się właśnie rozwinął, bo to jest zawodnik o bardzo dobrej defensywie i mógłby wreszcie odpalić. No i oczywiście pod koszem na dzisiaj jeszcze wciąż Nikola Vucevic, obok niego Mohamed Bamba, no i gdzieś tam z ławki wspierający wszystkich Timofey Mozgov na ostatnich 2 latach swojego niemożliwego kontraktu. Okej, dzięki. Tyle na dzisiaj. Było Orlando Magic. W kolejnym odcinku, już patrzę, będą Sacramento Kings, także będzie na pewno ciekawie. Okej, dzięki za uwagę, do usłyszenia, Piotrek Zarychta.